Bezpieczeństwo dzieci nadal niestety w Polsce jest problemem, mimo że w dniu wczorajszym słyszeliście Państwo o tym, że 40 już... Coś jest nie tak? Mam przekonana żona. Tak, nie patrzyłam tu, bo patrzę przed siebie, przepraszam. Dobra, ale to mogę normalnie już przerzucać, tak? Dobra. W opiece naszego ośrodka było 147 dzieci. To rzeczywiście nie jest porażająca liczba, ale na szczęście tak jest. 130 dzieci to były dzieci, które uległy zakażeniu od swoich matek i to są tak naprawdę te dzieci, które wszystkie powinny być zdrowe, a przynajmniej od czasów, kiedy dysponujemy bardzo skuteczną metodą leczenia, nie powinny ulec zakażeniu. 5 dzieci nie ustaliliśmy źródła zakażenia. Również 5 nastolatków MSM uległo zakażeniu HIV. 4 dzieci w Polsce, jak widzicie Państwo, 3 w 1992 roku i 1 w 2005 roku uległy zakażeniu szpitalnemu. 3 dzieci uległo zakażeniu przez przetoczenia krwi bądź preparatów krwiopochodnych. 1985 rok, 2 dzieci z hemofilią, 2 chłopców. I w 2011 roku dziecko z Ukrainy, tam przetoczono jej dziewczynce krew zakażoną. 19 dzieci z tej całej grupy wyjechało za granicę, 6 zmieniło ośrodek dla dzieci, przenieśliśmy do innych ośrodków w Polsce bliżej domu i nie znamy ich losów. I 3 dzieci niestety zmarło. Do ukończenia 18 lat w opiece ośrodka mieliśmy 119 dzieci. To jest taki wykres, który pokazuje, jak wygląda diagnostyka zakażeń wertykalnych, czyli dzieci z ekspozycji, ile dzieci ulega zakażeniu. Te pomarańczowe górki to jest liczba dzieci wykrywanych z nowym zakażeniem HIV według dat urodzenia. To nie są lata, kiedy rozpoznajemy te zakażenie. To, co właściwie w dniu wczorajszym też Państwo słyszeli, to niestety testowanie nadal nie jest naszą mocną stroną. Testujemy bardzo często dzieci ze znacznym bardzo opóźnieniem, wtedy kiedy powinny być dużo, dużo wcześniej rozpoznane i leczone. I to jest właśnie ta informacja, którą myślę, że chciałabym też podkreślić. Dziecko zakażone od matki, dzieci wertykalnie zakażone, powinny być rozpoznane do ukończenia 3 miesiąca życia i w tym czasie powinny rozpocząć leczenie. I jak Państwo widzicie, na przestrzeni lat od 91 roku aż do chwili obecnej, te wartości trudno powiedzieć, że rosną, jeśli chodzi o odsetek dzieci rozpoznawanych w pierwszych 3 miesiącach życia. Ostatni czas pewnie tutaj trochę zaburzył też, ale to w sumie jest cały czas mniej nawet niż 1/3 pacjentów, których rozpoznajemy z zakażeniem odmatczynym. W pierwszym roku życia to już jest ta cezura czasu, kiedy już wszystkie kraje, łącznie z krajami rozwijającymi się, uważa się, że powinny dziecko zakażone od matki powinno rozpocząć leczenie. No i tutaj też, jak Państwo widzicie, połowa dzieci jest tak rozpoznana, druga połowa niestety w starszym wieku. I też jeśli patrzymy na kolejne dekady, to niestety ta liczba dzieci, które są rozpoznawane bardzo późno, wzrasta, a nie maleje. Jak wygląda, tu nie chodzi o to, że chciałabym pokazać, że niechętnie przyjmujemy dzieci z innych krajów, bo to nieprawda, ale wiemy doskonale o tym, że dużo bardzo osób pracuje w Polsce, żyje w Polsce, przede wszystkim z Ukrainy, ale nie tylko, również z Wietnamu i to są, jak widzicie Państwo, wzrastające odsetki, to na szczęście nieduże, niewysokie liczby. Na 130 dzieci 17 tylko pochodziło z rodzin z innych krajów. Tyle tylko, że rzeczywiście to w ostatnim dziesięcioleciu bardzo istotnie wzrósł odsetek dzieci z innych krajów. Tak naprawdę mówię o tym głównie dlatego, że tak to mówię do pediatrów głównie, żeby pamiętali o tym, że dzieci, które pochodzą czy rodzą się nawet w Polsce, ale pochodzą z innego kraju, że trzeba popatrzeć, jaka tam jest prewalencja, jak wygląda tam
populacja, jeśli chodzi o zakażenie HIV, i Ukraina, i Rosja, co wczoraj pokazywało, mają bardzo wysoką prewalencję osób zakażonych. Czyli jeżeli tak, to znaczy, że ich dzieci też mogą być zakażone, i jeśli coś się dzieje, testować, sprawdzać, czy te kobiety były testowane w ciąży. Jeżeli nie były, to ich dzieci testować, żeby im bardzo szybko pomóc, a nie żeby szukać przez długi czas, co się z nimi dzieje. W sumie 13% dzieci pochodziło spoza Polski. Rozpoznajemy również nastolatki. W całym świecie jest taka tendencja już od dosyć dawna, że wzrasta odsetek nastolatków i młodych dorosłych, i że one zaczynają dominować wśród osób ze świeżym, nowym zupełnie rozpoznaniem zakażenia HIV. 40% mniej więcej, tak się szacuje, że stanowią nastolatki wśród osób świeżo rozpoznawanych. W Polsce tak nie jest. O dzieci, które trafiały do naszego ośrodka, tu pokazuje, że od 2007 pięciu chłopców MSM rozpoznaliśmy, że są zakażeni. Rozpoznania, jak Państwo widzicie, są z różnych powodów. Najczęściej wtedy, kiedy jest kiła, czyli inna choroba przenoszona drogą płciową, ale również zespół mononukleozopodobny, który był po prostu, mógł być ostrą chorobą retrowirusową, także był przyczyną rozpoznania i u nastolatków. W naszej klinice dosyć często oferujemy testy w kierunku HIV, zawsze w sytuacji zakażenia EBV, czyli właśnie mononukleoza, HSV. Rzadziej, bo rzadziej zgłaszają się do nas z rozległymi zmianami opryszczkowymi, ale również HAV, które niestety wróciło w tej chwili, czyli wirusowe zapalenie wątroby typu A. Zaawansowanie tych dzieci, jeżeli patrzycie, że pięcioro dzieci, to pięcioro z nich, tylko troje było w dobrym stanie klinicznym, z czego dwóch chłopców było rzeczywiście w dobrym stanie klinicznym i nie miało niedoboru odporności. Natomiast ostatni chłopiec natrafił tragiczny w tym roku, już z pełnoobjawowym AIDS i z chorobą nowotworową, wskaźnikową dla AIDS. Jego stan jest cały czas, budzi niepokój. Nie wiadomo, czy ten chłopiec przeżyje. A chłopiec, który tak naprawdę zapłacił strasznie wysoką cenę za to, że nasz system niespecjalnie pomaga i interesuje się dziećmi, nie tylko tym, że nie mamy akceptacji do innych zachowań seksualnych, do orientacji seksualnych innych niż poprawne według polityki, to jeszcze do tego nie interesują się, system się naprawdę nie interesuje tym, że dzieci mogą nie chodzić na przykład przez 2 lata do szkoły. Pandemia pewnie temu sprzyja, żeby się tylko logowały, ale to też nie są całe 2 lata. Zresztą on na początku tego roku do nas trafił. Czym rozpoczynamy leczenie? Tak naprawdę myślę, że to nie jest informacja dla Państwa, ale ta informacja, którą tu widać, to, że jak w dniu wczorajszym widzieliście dosyć dużo zestawów, mówiono o tym, że jest 11 przynajmniej jednotabletkowych schematów, to tutaj widać, że takiej ilości nie mamy, jeśli chodzi o dzieci. I rzeczywiście nawet dla nastolatków powyżej już 12 lat, kiedy te rekomendacje dotyczące leczenia są prawie takie same jak dla dorosłych, no jednak prawie to nie jest dokładnie to samo, co naprawdę to samo. I jak zmienił COVID dla dorosłych? Usłyszałam, że niewiele zmienił, i pani doktor Ankierstein mówiła, dziękowała lekarzom za zaangażowanie, służbie zdrowia, za to, że taka dobra była opieka. No, okazuje się, że w całym świecie rzeczywiście COVID wpłynął na opiekę nad nastolatkami, zwłaszcza nie tylko na to, że znacznie mniej testowano, ale również zdecydowanie gorsza była kontrola nad tą grupą pacjentów. I byli również w krajach rozwijających się, zwłaszcza były kłopoty z przesyłaniem, z podawaniem leków antyretrowirusowych dla nastoletnich pacjentów zakażonych wertykalnie. I z tego powodu rzeczywiście pojawiają się różne publikacje mówiące o wpływie COVID na opiekę nad pacjentami z HIV. Jak to wyglądało w naszej klinice? Początkowo w 2020 roku, kiedy zaczynało się mówić już o pandemii, i nie było jeszcze ograniczeń, te dzieci były normalnie przyjmowane, a już od marca
mieliśmy problem. Od marca 2020 roku do maja były w ogóle zawieszone wszystkie wizyty, bo mogliśmy przyjmować wyłącznie COVID. Natomiast od czerwca 2020 roku na szczęście dzięki wsparciu tu kliniki dla dorosłych, kliniki kierowanej przez panią profesor Wiercińską, która była jedynym ośrodkiem i miała jedyny oddział niecovidowy na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego, to ona firmowała, myśmy obsługiwali te dzieci oczywiście, ale w każdym razie wyraziła zgodę na to, żeby firmować te przyjęcia do jej oddziału. I następnie zostało stworzone miejsce do opieki ambulatoryjnej nad pacjentami zakażonymi HIV. Tutaj byli oddelegowane dwie panie doktor i dwie pielęgniarki. W tej chwili to jest pani doktor Małgorzata Szczepańska-Puc, która od lat już zajmuje się dziećmi zakażonymi HIV, ale zajmuje się w tej chwili tylko tymi dziećmi z ekspozycji, żeby one już na pewno nie wchodziły z ekspozycji wertykalnej, czyli niemowlęta trafiające do szczepień, trafiające do wczesnej diagnostyki dzieci matek HIV+. Natomiast dzieci zakażone HIV mają miejsce i kontrolujemy je i wykonujemy badania. Okazało się, że tak samo jak i w krajach Afryki, to co może nie wpłynęło wszędzie na to, że stracono kontrolę nad HIV, to okazało się, że wzrosła liczba zakażeń gruźlicą, na przykład wśród dzieci HIV+. I u nas też dużo więcej dzieci miało, może nie, wczoraj ta gruźlica była omawiana, wczoraj mówiła pani profesor z Instytutu Gruźlicy o tym, o diagnostyce gruźlicy. No i tutaj niestety też latent TB rozpoznawaliśmy, czyli dużo więcej odczynów, dużo więcej dodatnich kwantiferonów niż normalnie i dzieci otrzymały profilaktykę, nie pełne leczenie szczęśliwie. To jak dalej wyglądało monitorowanie, no rzeczywiście na pewno mniej badań wykonaliśmy niż w czasie, kiedy normalnie działamy. To, co Państwo dorośli są przyzwyczajeni, że badacie Państwo dwa razy w roku wiremię i profil immunologiczny, chyba że ze wskazań dodatkowe badania. W takim normalnym, standardowym protokole to są dwa badania rocznie. U dzieci, które zaczynają leczenie, na pewno jest to więcej nawet niż 4 badania w roku, a u dzieci, które kończą 16 lat i nadal są w naszej opiece, wracamy do schematu regularnie co 3 miesiące, dlatego że to jest grupa, która no, bardzo różnie przyjmuje leki i wymaga dużo większego nadzoru, czyli czas ostatnich kilku lat, 2, 3, czasami 4 do przekazania do dorosłych, jest czasem wzmożonego nadzoru. Kilkorgu dzieciom udało się w trakcie pandemii zmienić leczenie, uprościć schematy, ale jednak troje nadal czeka i raczej na rok 2022, na czas, kiedy zmienimy terapię, dlatego że zmieniając terapię zostawiamy dzieci na trochę dłużej, żeby ocenić wstępnie tolerancję i ewentualne działania niepożądane przy nowych lekach. To, co badaliśmy również, bierzemy udział w badaniu w projekcie międzynarodowym, sprawdzamy, czy te dzieci mają przeciwciała przeciwko COVID-owi, czy chorują na COVID. Początkowo obawiano się, że dzieci zakażone HIV, tak jak i dorośli, że będą ciężej chorować na COVID-19. Okazało się, że tak nie jest. U nas 6 dzieci, w tej chwili już 7 dzieci, miało potwierdzone zakażenie SARS-CoV-2. Natomiast 6 z tych 7 nie wymagało hospitalizacji. Jeden chłopiec, właśnie ten ostatnio zdiagnozowany już na etapie równolegle choroby rozrostowej w związku z leczeniem, z chemioterapią, radioterapią, niestety z hipogammaglobulinemią, z działaniami niepożądanymi chemioterapii. On rzeczywiście chorował ciężko, wymagał remdesiviru dożylnie, ale wyszedł z tego i jest w tej chwili, znaczy trafił do nas później na badanie kontrolne. No, tak jak mówiłam, on nadal budzi duży niepokój, jeśli chodzi o jego życie. U dwojga tylko dzieci nie oznaczyliśmy przeciwciał, nie za jakoś to umknęło uwadze. Natomiast nie mogę Państwu powiedzieć, ilu z nich zostało zaszczepionych przeciwko COVID. To, że mówię
od początku właściwie służycie, jeżeli mówię w ogóle o dzieciach z COVID, to mówię z reguły o tym, że chorują łagodniej. Dlaczego one chorują łagodniej? Dopóki to nie było, nie był wariant Delta, to tak naprawdę wiedzieliśmy, że na pewno chorują skąpo objawowo i łagodnie. Od pojawienia się dominacji Delty okazało się, że chorują już objawowo, ale chorują niewątpliwie łagodniej. I ten ciężki przebieg może dotyczyć na pewno sytuacji, kiedy dziecko nie może dobrze odpowiedzieć układem immunologicznym na zakażenie. Przy czym dosyć dziwnie te informacje nie dotyczą aż tak bardzo noworodków, to znaczy tutaj cały czas fokus, są sfokusowane badania na noworodki i urodzone przez matki z COVID-19, ale szczęśliwie naprawdę bardzo, bardzo niewielka liczba dzieci w całym świecie noworodków uległa zakażeniu wrodzonemu, czy uległa wczesnemu zakażeniu od swoich rodziców. Już w tej chwili matki nie są, dzieci nie są izolowane, noworodki nie są izolowane od swoich matek, są karmione piersią. Wiemy, że jest to bezpieczne, matka ma mieć tylko maskę i wszystko jest w porządku. Natomiast jeśli ma głęboki niedobór odporności dziecko z powodu AIDS, tak jak miał ten nasz pacjent z powodu AIDS i choroby nowotworowej, tu dominują właściwie choroby rozrostowe, to na pewno mogą chorować gorzej. No, dzieci z założenia mają rzadziej choroby towarzyszące, to może nie dotyczyć do końca dzieci, które przeszły historię leczenia i mogą mieć cały szereg różnych zaburzeń metabolicznych, między innymi z powodu leków antyretrowirusowych. Dzieci najczęściej kontaktują się, przebywają w dużych grupach, w żłobkach, w przedszkolach, szkołach i mogą mieć odporność krzyżową, stąd może łagodniejszy przebieg. I to, co mówiono i podkreślano, to mówiono o receptorze, że mają mniej receptorów AC2, czyli odwrotnej konwertazy, i to w odróżnieniu od osób dorosłych, i to były te, które są, to są te receptory odpowiedzialne za przyłączenie się białka spike, ale jak wiecie, już właśnie od wariantu Delta nie jest to główny receptor, to potrafi już wirus SARS-CoV-2 obejść, wobec tego przestało być istotne. No i trudno mówić o tym, czy jaki jest wpływ prawdziwy profilaktyki szczepieniem przeciwko gruźlicy, bo to chyba jednak było, przeszło już do historii, te wszystkie publikacje przestały być, nie są potwierdzane dalej, a dzieci zakażone HIV, czy dzieci rodzące się, dzieci rodzone przez matki zakażone HIV nie są w ogóle szczepione przeciwko gruźlicy tak długo, dopóki nie ustalamy ich statusu, czyli czy dopóki nie wiemy, czy to jest dziecko zdrowe, czy zakażone HIV, nie jest szczepione. Jeśli jest zakażone HIV, to już nie jest szczepione przeciwko gruźlicy. To jest jedyna szczepionka, której nie zalecamy u dzieci zakażonych HIV. I teraz w trakcie COVID, w trakcie pandemii rozpoznanie, nowe, świeże rozpoznania zostały postawione u 5 dzieci. Jedno dziecko to był noworodek z wrodzonym zakażeniem, które otrzymało leczenie, ale niestety matka zniknęła całkowicie z horyzontu. Nie wiemy, czy jest nadal w Polsce, czy nie otrzymała leki dla noworodka i dalej nie zgłosiła się nigdy. Natomiast pozostałe dzieci, 4 dzieci, które zostały rozpoznane, jak widzicie, u każdego jest na czerwonym napisane AIDS. I to jest ten etap, kiedy zostało postawione rozpoznanie. 5-latek na samym początku 20 roku i szybko, jak już wyjechał po badaniach kontrolnych, po badaniach tych pierwszych diagnostycznych, dostaliśmy informację z Instytutu Gruźlicy, że ma Mycobacterium kompleks. W związku z czym, ponieważ mieliśmy kłopot już wtedy z przyjęciem dziecka na dłuższy pobyt dla nas bliżej miejsca zamieszkania, zostało przyjęte w Krakowie. Następne dziecko to był 8-latek, który trafił w lutym tego roku do nas z mnóstwem chorób, o których nikt nie pomyślał, że to może być zakażenie HIV jako przyczyna. I 16,5-latek, o którym powiedziałam, że trafił na etapie AIDS, chłopiec MSM, zakażony na skutek kontaktów seksualnych. I chłopiec, który trafił do nas z ogromnymi węzłami chłonnymi, wyniszczony i z bardzo silnymi bólami głowy, wymiotami. Okazało się, że ma chłoniaka ośrodkowego układu nerwowego z licznymi powikłaniami tej terapii. Niestety w tej chwili ma niedowład trzykończynowy, zaburzenia pamięci świeżej.
I na teraz chyba niestety cytomegalia ośrodkowego układu nerwowego, w związku z czym znowu stan zagrożenia i od początku zaczynamy leczenie intensywne. Jeśli chodzi o HIV, terapia antyretrowirusowa utrzymuje trójumek i jest niezwykle skuteczna. Wiremii nie ma oznaczalnej, ale skutek chemioterapii spowodował supresję szpiku i w związku z tym cały czas jest w bardzo ciężkiej immunosupresji. I 15,5-latka, która trafiła w październiku tego roku z powodu grzybicy błon śluzowych i wykonano jej szczęśliwie test w kierunku HIV i się okazało, że jest zakażona. Tu na razie źródła nie znamy, ale nie moją rolą jest rola detektywa. W związku z tym staram się tylko wskazać, jak teraz jej pomóc. A dziewczyna z bardzo głębokim niedoborem odporności, jej rodzice są, znaczy matka, wiemy, że jest zdrowa. I rozpoczęła leczenie też w tej chwili, już wiemy, że ma bardzo niską już wiremię, jeszcze nie poniżej 40, ale już poniżej 100 kopii. I w sumie to, co chciałabym też powiedzieć, już powiedziałam, że tych dzieci było 147, ukończyło 18 lat, 71 spośród tych, które były w naszej opiece aż do uzyskania pełnoletności. 60 z nich jest nadal w opiece poradni dla dorosłych. To jest taki moment właśnie przejście, zmiana ośrodka, przejście do opieki dla dorosłych, o której oni nawet czasami bardzo, może trudno powiedzieć, że marzą, ale życzą sobie zmiany ośrodka, gdzie będą samodzielnie decydować o sobie, gdzie będą mieli prawo głosu. Wydaje się, że to wszystko same plusy, ale to jednak konieczność odpowiedzialności za siebie. No i się okazuje, że spora grupa tych pacjentów jednak wypadła. 8 pacjentów, nie wiemy, co się z nimi dzieje, natomiast troje z nich zmarło, nie kończąc 25 lat. Dwoje z powodu PML, a jeden chłopiec z powodu, trudno powiedzieć, czy próby samobójczej, raczej tak, przy przedawkowaniu narkotyków, ale dość świadomym. I obecnie w opiece mamy 48 pacjentów. I jaka to są, jakie to są grupy wiekowe? 71% z nich to już są nastolatki, czyli tak dzieci, które ukończyły 11 lat. Grupa najstarsza, która ma skończone 16 lat, to jest 29%, czyli 1/3 naszych pacjentów jest już przygotowywanych do zmiany ośrodka do opieki dla dorosłych. To jest czas, w którym rzeczywiście bardzo się staramy, żeby poznali ten ośrodek, żeby wiedzieli, do jakiego lekarza przejdą, żeby chodzili do specjalistów już dla dorosłych i żeby mieli prawo podejmować, rozmawiamy z nimi o ich leczeniu, mają podejmować decyzję, czy chcą zmiany leczenia, czy coś im nie odpowiada. Staram się o to, żeby te dzieci no, zaczynały czuć się również odpowiedzialne za siebie, to żeby to było przygotowanie również z naszej strony, a nie tylko z rodziny do wejścia w dorosłość. Poniżej 6 lat ma tylko troje pacjentów, którzy są obecnie w naszej opiece, czyli 6% dzieci. No i wszystkie dzieci są skutecznie leczone. Przejściowo w pandemii rzeczywiście jedna nastolatka miała oznaczalną wiremię. Myśleliśmy, że to już jest trwałe niepowodzenie terapeutyczne, ale powrócenie, omówienie wyników badań, opowiedzenie, jakie ma znaczenie ta terapia, spowodowało, że zaczęła brać jednak skutecznie leki i po 3 miesiącach ma wiremię poniżej 20 kopii, czyli jest dobrze. Jakie to problemy? Bo powiedziałam, że to stale aktualny problem. Problemy stałe, o których mówię, to jest ujawnienie rozpoznania, bo z bardzo, bardzo różnych powodów to ujawnienie rozpoznania jest problemem. Po pierwsze, małemu dziecku nie powiemy o rozpoznaniu, nie powiemy, że to jest dziecko zakażone HIV, bo wszystkim dookoła opowie o tym zakażeniu, a to jest czas, w którym jeszcze ma utrzymać tajemnicę. Chcemy, żeby mogły chodzić do przedszkoli, żłobków, szkół i żeby nie były odrzucane. Poza tym małe dziecko nie ma takiej potrzeby, żeby znać nazwę choroby. Musi wiedzieć, że nie jest zdrowe i że wymaga kontroli i że leczymy je. Następnie nastolatki, no to już ogromne ryzyko rzeczywiście braku współpracy i odrzucania choroby, nieakceptowania choroby, w związku z tym nie biorą leków w ramach protestu. I to, że wiemy, że będą nowe leki, długo są już i one wchodzą za moment do leczenia w Polsce, leki długodziałające, iniekcyjne,
No na razie są, będą dostępne tylko dla osób dorosłych, czyli powyżej 18 lat, czyli jeszcze nie dla naszych pacjentów. Niewątpliwie dzieci, które są zakażone HIV, jak już znają rozpoznanie, to też czują się odrzucane, nieakceptowane, nadal czują się stygmatyzowane i dyskryminowane. Mają na pewno niską samoocenę, duża grupa z nich jest, ma zachowania depresyjne, część jest leczona antydepresyjnie. Często nie mają pewnego wsparcia w rodzinach, w których no przynajmniej matka choruje, nie zawsze są to rodziny pełne, często nieakceptowane przez nowych partnerów, a czasami w rodzinach zastępczych, na które niby zdawały sobie sprawę, ale w którymś momencie wraz z tym powiedzeniem małe dziecko, mały problem, duże dziecko, niewątpliwie problemy rosną i nie zawsze jest to tak, że akceptują to wszystko w sytuacji, kiedy skala problemu wzrasta. To, co mówiłam o zmianie opieki dla dorosłych, niestety część traci kontakt z personelem medycznym, przestaje się zgłaszać. No i dosyć długo mówiłam na samym początku historii tworzenia naszego ośrodka o tym, że mamy kłopoty z psychologami, że nie mamy psychologów, psychoterapeutów. Potem zaczęliśmy mieć wolontariuszy. No i na teraz mogę powiedzieć, że znowu bardzo proszę o wsparcie, bo znowu nie mamy na stałe żadnego psychologa i psychoterapeuty i dzieci mogą jeździć tylko na konsultacje, a nie ma takiej możliwości, żeby ktoś z nimi na stałe współpracował, żeby był choćby w kontakcie online. Przekazanie diagnozy powiedziałam, że jest problemem, bo po pierwsze właśnie tajemnica, po drugie akceptacja przez choroby przez rodziców, że oni muszą wiedzieć, że to nie tylko, że nie mają mieć poczucia winy, że to matka była zakażona, jest źródłem, tylko żeby wiedziała, że poczucie winy nie buduje niczego i że musi się nauczyć to akceptować, a wtedy będzie umiała przekazać informacje dziecku, które też musi zaakceptować życie z chorobą. Następnie to, że od samego początku musi mówić o tym, że to nie jest dziecko zdrowe, które łyka witaminy i ma same dobre ciocie, które kochają kłuć igłami, pobierać badania i dawać leki na to, żeby dziecko było zdrowsze i żeby się świetnie rozwijało i dlatego ma lepszy start od pozostałych, bo to nieprawda. Tak jak mówiłam o psychologu dla dzieci, musi być psycholog dla całej rodziny i to jest oczywiste. No i rodzice często bardzo nie wiedzą, jak nie potrafią się komunikować i temat HIV nadal jest tabu. Małe dzieci, mówiłam, że nie potrzebują nazwy choroby, ale muszą wiedzieć, chcą wiedzieć, co się z nimi stanie, czyli trzeba im umieć rozwiać te wszystkie obawy o ciężkiej chorobie, które mogą mieć przez to, że trafiają do szpitala na badania diagnostyczne, na monitorowanie leczenia. No i to, co mówiłam, już 16-latki, które na pewno muszą zaakceptować to, że żyją z chorobą i żeby wiedzieć o tym, że nie powinny, że jeżeli będą niewykrywalne, to nie będą również stanowiły zagrożenia dla swoich partnerów seksualnych, których mogą mieć. I ostatni slajd, żeby było troszkę radośniej. To jednak z tych wszystkich dzieci 60 zostaje w opiece na 71 dorosłych od nas. Jest jednak leczonych, większość leczona skutecznie. 10 kobiet, które były zakażone wertykalnie, to była 9 zakażonych wertykalnie i jedna w okresie niemowlęcym zakażona, założyły już rodzinę i mają 16 zdrowych dzieci i dziękuję Państwu bardzo. Szanowni Państwo, tak jak Pani Profesor powiedziała, dzieci zakażone HIV mają wciąż swoje problemy, ale są wśród nich takie dzieci, które mają jeszcze jeden problem, bo żyją nie tylko z jednym zakażeniem, ale także są współzakażone innymi patogenami. Jednym z tych czynników zakaźnych, które mogą dawać koinfekcję z wirusem HIV, jest wirus zapalenia wątroby typu C. Taki wirus, który no, okazuje się, że jest dosyć ważny, jako że przedostatnią Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii przyznano właśnie za odkrycie tego wirusa. A ostatnie lata pokazują, że no, można dokonać no, niemałej rewolucji, jeżeli chodzi o losy tych pacjentów.
Jeżeli chodzi o dzieci, problem koinfekcji HIV-HCV nie jest może dużym problemem epidemiologicznym, bo takich dzieci nie ma dużo. Natomiast na pewno stanowi problem kliniczny. Dlaczego? Dlatego, że przewlekłe zakażenie wirusem C zapalenia wątroby u dzieci, które są zakażone HIV, na pewno wiąże się ze zdecydowanie większym ryzykiem szybszego rozwoju, szybszej progresji choroby wątroby i szybszego zaawansowania tej choroby wątroby z włóknieniem i marskością jako konsekwencji. Szacuje się, że 1/4 dzieci z koinfekcją HIV-HCV w wieku dojrzewania będzie już miała zaawansowaną chorobę wątroby. To jest dużo. Z drugiej natomiast strony, dotychczas dostępne dla tych dzieci terapie WZW typu C oparte na interferonie, które generalnie no, miały taką sobie skuteczność w tych najczęściej występujących genotypach, to było 30-50%, u tych dzieci były jeszcze mniej skuteczne w porównaniu do dzieci z monoinfekcją. To są nasze obserwacje z naszego ośrodka dotyczące tego, jak wygląda choroba wątroby u dzieci bez i z koinfekcją. Tutaj akurat HCV oraz HBV. Zobaczcie Państwo te jasne słupki. Te jasne słupki dotyczą właśnie dzieci z koinfekcją, te ciemniejsze dzieci bez koinfekcji. Właściwie wszystkie badania, jakie możemy zrobić wątrobowe u tych pacjentów, były zdecydowanie gorsze u dzieci z koinfekcją. Co więcej, te dwa tajemnicze skróty APRI i FIP4 to są takie biomarkery tego, jak bardzo zaawansowane jest włóknienie w wątrobie u pacjenta. I zobaczcie Państwo, że pacjenci z koinfekcją mają zdecydowanie częściej zaawansowane włóknienie w porównaniu do dzieci zakażonych wyłącznie HIV. W jaki sposób dzieci zakażają się wirusem HCV? Najczęściej, jeżeli chodzi o dzieci z koinfekcją HIV-HCV, to są zakażenia wertykalne. Natomiast wszędzie podkreśla się rosnący udział wśród pacjentów zakażonych HCV nastolatków, którzy przyjmują dożylne narkotyki i w świecie w tej chwili staje się to dominująca droga przenoszenia tego zakażenia. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, że mimo świadomości, że ci pacjenci mają jakieś ryzykowne zachowania, bo przyjmują narkotyki, nawet 70% z nich nie jest w kierunku zakażenia HCV badanych. Na pewno w przypadku dzieci z koinfekcją HIV to wygląda inaczej, bo one są pod opieką specjalistów, i którzy są świadomi tego, że trzeba to zakażenie u nich no, najczęściej na szczęście wykluczyć. Generalnie uważa się i powszechnie takie jest zdanie, że zakażenie HCV, wirusowe zapalenie wątroby typu C u dzieci to jest choroba łagodna, która nie stanowi żadnego problemu. Ona jest na tyle powolnie rozwijająca się, że właściwie dla pacjenta pediatrycznego w ogóle nie ma o czym mówić. Tradycyjnie mówi się, że może 1-2% rozwinie marskość wątroby. I tu chcę Państwu pokazać, że ostatnie dane z ostatniego czasu pokazują, że to wcale nie jest prawda, że to może być ciężka choroba już w wieku pediatrycznym. Takie duże badanie brytyjskie na ponad 1000 pacjentach pokazało, że 1/3 pacjentów, którzy w wieku pediatrycznym zakażą się wirusem C zapalenia wątroby, rozwinie marskość wątroby w wieku około 32 lat. Czyli będziemy mieli 30-latków z marskością wątroby, a to już jest poważny problem. Pokażę też Państwu nasze dane z naszego ośrodka. Ja spośród dzieci, które włączałam do leczenia z powodu WZW typu C, 11% miało zaawansowane włóknienie, a 9% miało marskość wątroby. Wśród osób dorosłych w tej chwili w Polsce włączanych do leczenia z powodu WZW typu C, marskość wątroby ma 20%. Spośród dzieci ledwo połowa mniej, co świadczy o tym, że to nie zawsze jest lekka, łatwa i przyjemna choroba, która nie daje konsekwencji w wieku pediatrycznym. Zobaczcie też Państwo, że HCV daje w populacji dziecięcej, nastolatków, także problemy, które w ogóle nie wydają się mieć związku z wątrobą.
Te dzieci mają gorszą koncentrację, te dzieci gorzej funkcjonują społecznie, te dzieci mają niższy współczynnik inteligencji, mają zaburzenia pamięci, ale także żyją w rodzinach, gdzie ten poziom stresu jest wyraźnie wyższy. Z pewnością w przypadku rodzin, w których są pacjenci zakażeni HIV, można się spodziewać, że ten poziom stresu będzie jeszcze bardziej jakby zaburzony. W związku z tym wiemy dzisiaj, że mamy. Czy pan chce o coś zapytać? Nie jako przebiegu naturalnym. Jako przebiegu naturalnym, jako że dostęp do tych leków, które no, są zdecydowanie skuteczne, mamy dopiero od chwili tak naprawdę. To jest jeden z moich ulubionych slajdów. On pokazuje, tak samo można by spojrzeć na to, co się dzieje w przypadku zakażenia HIV. 30 lat temu wykryto wirusa zapalenia wątroby. To, co na niebiesko, to są opcje terapeutyczne, które pojawiały się w czasie dla osób dorosłych. To, co dla żółto, to opcje dla pacjentów pediatrycznych. My zawsze mamy trudniej, zawsze mamy gorzej, zawsze jesteśmy te ileś kroków do tyłu. Zobaczcie Państwo, przez wiele lat jedyną opcją terapeutyczną był interferon. Interferon, który, jak Państwo doskonale wiecie, podaje się w iniekcjach. Żadne dziecko nie lubi kłucia. Podaje się długo, bo to zazwyczaj rok leczenia, przynajmniej raz w tygodniu. A interferon, który ma swoje działania niepożądane, po każdej iniekcji czujemy się tak, jakbyśmy mieli infekcję. To są dzieci, które powinny funkcjonować, chodzić do szkoły. A szkoła teraz stawia ogromne wyzwania przed dziećmi, to wszyscy wiemy. W związku z tym, no plus tak naprawdę, może cię wyleczę, może cię nie wyleczę, w najlepszym wypadku 50% skuteczności. To nas nie satysfakcjonowało. W związku z tym no, zaczęto szukać innych możliwości i pojawiły się oczywiście najpierw dla dorosłych leki o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym, które stanowią absolutną rewolucję w leczeniu WZW typu C. Tak naprawdę, ja zawsze mówię, że ja się nie znam na innych dziedzinach medycyny, ale szczerze mówiąc, ja nie kojarzę żadnej innej choroby przewlekłej, którą można by wyleczyć, dając pacjentowi tabletkę na 2 czy 3 miesiące i spowodować, że on będzie zupełnie zdrowy. Chyba nie ma takiej innej choroby, a WZW taką opcję w tej chwili już ma. Co więcej, zobaczcie Państwo, że pierwszy taki lek dla dzieci został zarejestrowany w 2017 roku, a na dzień dzisiejszy mamy już kilka możliwości. Oczywiście dorośli mają tych możliwości dużo więcej, niemniej rejestrację mamy dla dzieci nawet w wieku od 3 lat. To skomplikowana tabelka, ja chcę tylko pokazać jedno. Skuteczność tych leków, to są różne badania kliniczne. Zobaczcie Państwo, ona nie jest niższa niż 98%. Mamy też pierwszą metaanalizę na prawie 1800 dzieciach, które zostały przeleczone tymi nowoczesnymi terapiami. I wniosek jest jeden. Jeżeli dziecko przyjęło pełen cykl leczenia, to ono będzie zdrowe. Czyli dają te terapie szansę na całkowitą eliminację wirusa i takie dziecko idzie dalej już bez żadnych obciążeń. Oczywiście nie ma żadnej terapii, która nie jest obarczona pewnymi działaniami niepożądanymi, ale w porównaniu do interferonu te leki są fantastycznie tolerowane przez dzieci. W związku z tym właściwie wszystkie gremia eksperckie na tę chwilę zalecają, aby dzieci były leczone tymi nowoczesnymi terapiami w wieku już od 3 lat, bez względu na wszystko inne, na stopień zaawansowania choroby wątroby, na to, czy były wcześniej leczone. Ale to niestety nie oznacza dostępu do tych terapii. Jak Państwo być może wiecie, to są terapie, które są niezwykle drogie. Takie jedno opakowanie zazwyczaj kosztuje około 50-60 tysięcy złotych. Potrzebujemy dla dzieci zazwyczaj 3. Więc ja sobie nie wyobrażam, żeby choć ten lek jest refundowany, żebym miała pacjentowi wystawić receptę i zostawić dzieci, rodziców tych dzieci z koniecznością wykupienia tego leku. My jednak postawiliśmy sobie za cel w naszej klinice, że my chcemy tym dzieciom pomóc i znajdziemy możliwość, żeby te dzieci te leki otrzymały. I udało się to w połowie 2019 roku dzięki współpracy z jedną z firm, która produkuje te leki. Ten pierwszy zarejestrowany dla dzieci lek otrzymaliśmy w darowiźnie na 40 pacjentów. Dla 40 pacjentów i na tę chwilę 40 pacjentów zostało do leczenia włączonych. Dwoje dzieci jeszcze się leczy, natomiast 38 pacjentów jest już po leczeniu.
oczywiście znowu wbiliśmy się, wbiła nam się pandemia w ten nasz cały program, ale to, co mogę powiedzieć, łatwość podania, dobra tolerancja tych leków spowodowały, że ja, pomimo że nie miałam prawa tych pacjentów zobaczyć w trakcie ich leczenia, ponieważ musiałam podpisać oświadczenie, że mam prawo tylko i wyłącznie zajmować się pacjentami zakażonymi SARS-CoV-2. Ja kontaktowałam się z tymi pacjentami telefonicznie, stawałam na głowie, żeby im te leki wysyłać i wszystkie dzieci dokończyły leczenie. To taka grupa absolutnie real life, ponieważ te leki są absolutną nowością, w związku z tym głównie to, czym dysponujemy, to są wyniki badań klinicznych, takich przedrejestracyjnych. My mamy grupę real life, która pozwoliła na to, że w tej grupie mamy dwoje dzieci zakażonych HIV. Zaraz Państwu pokażę, to jest pewien ewenement, bo dzieci zakażone HIV do badań klinicznych przedrejestracyjnych zwykle nie są włączane, bo nikt nie chce brać na siebie takiej odpowiedzialności. Co więcej, ta nasza grupa nie jest łatwa, bo tak jak już wspominałam, tu są dzieci z marskością wątroby, tu są dzieci już po nieskutecznych terapiach i takich dzieci, tutaj Państwu pokażę 38, bo tak jak powiedziałam, dwoje jeszcze wciąż jest w trakcie leczenia. Pokażę tylko, co wiemy dla tych 38. Zobaczcie Państwo, jeden pacjent wypadł nam z obserwacji, co troszkę zaburzyło tą analizę intention to treat, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę wyniki per protokół, to SVR12 oznacza skuteczność leczenia, czyli że po 12 tygodniach od zakończenia leczenia ja sprawdzam, czy jest w człowieku wirus. Jeżeli wirusa nie ma, to znaczy, że człowiek jest wyleczony. Skuteczność leczenia 100% bez względu na genotyp, bez względu na stopień włóknienia wątroby czy wcześniejsze leczenie. A tak naprawdę zobaczcie Państwo, moi pacjenci po 4 tygodniach już nie mają w sobie wirusa. Co do wyników u dzieci zakażonych HIV. Tych danych jest bardzo niewiele na świecie, dlatego że głównie bazujemy, tak jak powiedziałam, na wynikach badań klinicznych przedrejestracyjnych, a dzieci zakażone HIV rzadko są do nich włączane. Jest jedno badanie z glecaprevirem piperentazvirem, czyli DORA study. Tam było 2 pacjentów zakażonych HIV. Oni zostali wyleczeni, ale nie mamy jakby szerszych danych na temat tych pacjentów. Natomiast drugie badanie, które jest dostępne w literaturze, to jest badanie z naszego ośrodka, gdzie opisaliśmy właśnie efekty leczenia tych naszych 2 pacjentów. To, co chcę powiedzieć, jakby zawsze kwalifikując takiego pacjenta do leczenia, trzeba sprawdzić, czy nie będzie jakichś interakcji lekowych z przyjmowanym schematem leczenia ART. No więc leczyliśmy 2 pacjentów z koinfekcją HIV-HCV. To byli chłopcy w wieku 16 i 15 lat. Akurat tak się złożyło, że obaj zakażeni genotypem 4 HCV, czyli nie tym najczęstszym w Polsce. Obaj współzakażeni HIV-HCV od matczynie. Jeden chłopiec był, że tak powiem, trudniejszy do leczenia, dlatego że startował z marskością wątroby. O tej jego marskości wiadomo było już wcześniej, on miał wcześniej biopsję wątroby, w związku z tym były próby leczenia go terapią interferonową nieskuteczne. Natomiast obaj chłopcy byli skutecznie leczeni antyretrowirusowo od przynajmniej 5 lat, także wiremia niewykrywalna. Ale drugi pacjent znowu miał jakiś inny kruczek, ponieważ miał cechy przebytego WZW typu B. A to jest taka sytuacja, której my, włączając te leki, trochę się boimy, ponieważ dopóki mamy współzakażenie HBV, HCV, one się troszkę jakby ograniczają. Natomiast my, zabierając HCV, możemy spowodować niestety zaostrzenie tego zakażenia HBV. Więc każdy z tych pacjentów stanowił duże wyzwanie i to nie tylko wynikające z jego koinfekcji HIV-HCV. Natomiast zobaczcie Państwo, 4 tygodnie leczenia. Jeden pacjent bez wirusa zapalenia wątroby, drugi z wiremią poniżej progu wykrywalności. Przez cały czas niewykrywalna wiremia HIV podczas leczenia i to, co dla nas najważniejsze, to co po 12 tygodniach od zakończenia leczenia, obaj pacjenci bez wiremii, czyli obaj zostali wyleczeni. Co się z nimi działo dalej? Ten drugi powiedzmy, startował bez włóknienia wątroby, tak? I po roku tego włóknienia oczywiście nadal nie ma. Drugi nasz pacjent to był ten pacjent z marskością wątroby.
I ta marskość niestety po roku od zakończenia leczenia wciąż jest, ona jest już utrwalona, wiele z nią już pewnie się nie da zrobić, natomiast przynajmniej nie ma tej dalszej stymulacji poprzez wirusa. Natomiast zobaczcie Państwo, u innych pacjentów bez współistniejącego zakażenia HIV nam się udało uzyskać taką sytuację, gdzie dziecko startowało z marskością wątroby, a po przeleczeniu HCV po roku to dziecko ma zdrową wątrobę. Takie cuda u dorosłych się nie zdarzają, u dzieci się zdarzają, chociaż ja wcale nie chcę leczyć dzieci marskich, ja chcę leczyć od razu, kiedy jeszcze te wątroby są zdrowe. Bardzo dobra tolerancja leczenia. Zobaczcie Państwo, to są pojedynczy pacjenci, którzy w ogóle na cokolwiek narzekają. Spośród tych naszych dwóch pacjentów z koinfekcją HIV-HCV jeden zgłaszał bóle głowy przez pierwsze tygodnie leczenia, ale one dobrze się ograniczyły i później już te dolegliwości w ogóle nie występowały. No, skoro jest tak, że nie przewiduje się, i to nie jest tylko kwestia, że w Polsce, w wielu krajach tak jest, że leczenie HCV nie jest to nowoczesne, nie jest refundowane dla dzieci. No to może to ma swoje uzasadnienie, może nie warto tego robić. Może niech te dzieci czekają do 18 lat. No tylko zobaczcie Państwo, modele matematyczne wskazują, że gdybyśmy, znaczy porównując, co by się stało z dziećmi, które byśmy leczyli w wieku 6 lat, a co by się stało, jeżeli poczekamy sobie do pełnoletności. Jeżeli byśmy wzięli pod uwagę 10 tysięcy dzieci przeleczonych, to w perspektywie 20 lat zapobiegniemy 330 przypadkom marskości, 18 przypadkom raka wątrobowo-komórkowego i 48 zgonom. Co więcej, mamy oszczędność. Dzisiaj wszyscy liczą pieniądze, więc to generuje oszczędności, czyli nie tylko zapobiegniemy rozwojowi dalszej progresji tej choroby, ale także zaoszczędzimy. Szanowni Państwo, dzieci to są absolutnie idealni kandydaci do leczenia nowoczesnymi terapiami. Myślę, że dzieci z koinfekcją HIV-HCV, ze względu na to, co Państwu pokazałam, u nich szybciej niestety dochodzi do progresji choroby wątroby, tak naprawdę powinny, no one odnoszą te największe korzyści, ponieważ w przypadku zakażenia HCV problem jest absolutnie zamknięty, bo to leczenie pozwala nie tylko na eliminację tego wirusa, ale także na zahamowanie progresji zmian wątroby, a nawet, tak jak pokazałam, cofnięcie włóknienia. To powoduje, że dziecko bez żadnych, znaczy w przypadku zakażenia HIV jest trochę inaczej, koinfekcja, ale jeżeli chodzi o HCV, to dziecko wchodzi w dorosłość już bez takich obciążeń i kobiety nie będą stanowiły wówczas ryzyka dla swoich własnych dzieci. Dlatego uważam, że dziecko z koinfekcją HIV-HCV powinno mieć absolutnie priorytetowy i jak najszybszy dostęp do tych nowoczesnych terapii. W każdym bądź razie my zaczynamy także programy z innymi lekami. Ja postawiłam sobie za cel, że każde dziecko, które się do mnie zgłosi, a zgłaszają się dzieci z całej Polski, będę leczyć. I stanę na głowie, żeby te leki zdobyć. W związku z tym, jeżeli byście Państwo słyszeli o tych pacjentach, kierujcie ich proszę do mnie. Na pewno dla każdego coś wymyślimy. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że fragment działania naszej kliniki pokazałyśmy. Bardzo dziękujemy Państwu za cierpliwość i wysłuchanie do końca. Oferta pani docent o leczeniu C rzeczywiście, znaczy po pierwsze kierujcie dzieci, ale bardzo możliwe, że może w prasie, w mediach zobaczycie, jak stoi na głowie, bo w tej chwili próbuję pokonać od roku, zakończyć współpracę, w sensie rozpocząć grant młodego badacza AB Moski, który już grant ABM, młodego badacza nadal mówię, który otrzymała i którego od roku, mimo że leki powinna już od dawna mieć, no ciągle nie można uruchomić do końca, więc tak jak mówiła, że będzie się starała, więc jak zobaczycie zdjęcie, że stoi na tej głowie, to znaczy, że już trzeba ją wesprzeć i spróbować pomóc, żeby to dokończyć. No to rzeczywiście faktycznie pierwszy program w Polsce leczenia HCV u dzieci lekami bezpośrednio działającymi na wirusa HCV. W HIV współpracujemy również z licznymi firmami. Tutaj jest na sali Małgosia Jurkowska, której serdecznie dziękuję za wieloletnią współpracę. Ona pierwsza przychodziła
z Welcome, tą firmę mogę wymienić, zadawał do nas retrowirem. A w tej chwili to rzeczywiście jest pierwsza firma, która zainteresowała się, bo w postaci dla dzieci może są dostępne dla leków antyretrowirusowych, ale pierwsza firma, która uległa presjom pediatrów o tym, że leki antyretrowirusowe mają mieć smak, który dzieci będą tolerować, i pierwsze tabletki rozpuszczalne o smaku truskawek wreszcie w Polsce też już niedługo będą tu. No nie widzę przedstawicieli Krajowego Centrum, ale prawie przedstawicieli, więc proszę Beatkę Zawadę, która już nie ma tam przełożenia, ale może powtórz, że jednak też o tym mówię, że Krajowe Centrum do Spraw AIDS zaangażowało się i staramy się o to, żeby te dzieci mogły łykać leki chętniej i żeby nie miały wielu problemów po nich. Także serdecznie dziękuję. Ja wiem, że jest w przetargu, ja czekam, dwoje dzieci czeka w dulkach na to, żeby wreszcie zacząć łykać właśnie te tabletki. Czekają na zmianę, ale rzeczywiście tak to jest. Małych dzieci szczęśliwie w tej chwili nowych rozpoznań nie mamy, gorzej, że mamy te rozpoznania bardzo zaawansowane. Dziękuję bardzo. Chyba wszystko, jeśli Państwo macie pytania. To...